Dzisiejszy komentarz chciałbym poświęcić zjawisku antyfaszystowskiego wzmożenia, dostrzegalnego w praktycznie całym polskim politycznym spektrum po emisji nagrania z prywatnej imprezy członków Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, w trakcie której to imprezy oddawali cześć Adolfowi Hitlerowi. Jasno trzeba powiedzieć od razu, że oddawanie czci organizatorowi najazdu na Polskę z 1939 roku i zwolennikowi eliminacji narodu polskiego z grona narodów samodzielnych jest w naszym kraju czymś wysoce nagannym i niestosownym i nie powinno mieć miejsca. Publiczna pochwała takich działań powinna być karana. Jest to oczywiste, zrozumiałe i myślę, że nie budzi dyskusji wśród 99% członków społeczeństwa polskiego. Natomiast sama reakcja społeczna i reakcja przede wszystkim elit politycznych na film TVN-u, notabene nakręcony najpóźniej latem, jak wynika z samej treści filmu, latem 2017 roku, a odpalony w styczniu 2018, co samo w sobie powinno dawać do myślenia obserwatorom i komentatorom. Dlaczego właśnie teraz? Czemu miało służyć, że właśnie teraz? Ale pomijmy te rozważania. Ciekawsze bowiem jest co innego. Reakcja spektrum politycznego Polski, która cechuje się pewną daleką niewspółmiernością. Jasno bowiem trzeba powiedzieć, że w wieku 20 mieliśmy za wrogów dwa totalitaryzmy. Totalitaryzm niemiecki, waham się używać słowa nazistowski, który to przymiotnik staje się obecnie formą ukrycia niemieckiego sprawstwa, niemieckiej odpowiedzialności za II wojnę światową i niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, które państwo niemieckie rękami swoich funkcjonariuszy popełniło w tej wojnie. Obojętnie, czy ci funkcjonariusze byli akurat członkami partii nazistowskiej, czy może nie byli członkami tej partii, ale na pewno byli funkcjonariuszami, żołnierzami państwa niemieckiego i reprezentowali niemiecki interes narodowy i państwowy, dokonując tych zbrodni. Z drugiej strony padliśmy ofiarą totalitaryzmu komunistycznego, totalitaryzmu sowieckiego. I bardzo widoczna jest we wszystkich tych reakcjach pewna niewspółmierność. Oburzamy się i słusznie, że kilku nieodpowiedzialnych, tak to trzeba powiedzieć, ludzi oddało hołd wrogowi narodu polskiego gdzieś w lesie na prywatnej imprezie. Zakładamy, że jest to wszystko prawda, ponieważ zauważmy, że ci, którzy ten film oglądali, a kto tego filmu jeszcze nie obejrzał, to zachęcam. Pewne elementy w tym filmie wskazują moim zdaniem dość wyraźnie na to, że mógł być po prostu rodzaj inscenizacji. Groteskowość pokazanej tam imprezy jest czymś tak mocno przerysowanym, że każe się zastanowić nad tym, czy mieliśmy do czynienia z wyrazem rzeczywistych przekonań, czy mieliśmy do czynienia być może z sui generis przedstawieniem. Ale zostawmy to. Oddawanie czci wrogowi narodu polskiego jest oczywiście naganne i zakładamy, że dorośli przecież ludzie wiedzieli, co robią. Tymczasem, i tu potępienie jest zgodne, tymczasem mamy w Polsce zjawisko takie, że zwolennicy drugiego totalitaryzmu komunistycznego wcale nie spotykają się gdzieś w lesie, w krzakach i nie na imprezach prywatnych, może też się spotykają, ale są czymś znacznie bardziej widocznym, czymś znacznie bardziej szkodliwym. Bo zastanówmy się, czy jest bardziej szkodliwa prywatna impreza zrobiona przez kilku ludzi gdzieś w lesie dla kilku osób, czy może to, że jawni zwolennicy komunizmu są wykładowcami uniwersyteckimi i infekują jakimś rodzajem komunizmu
Niekoniecznie w sensie tym gospodarczym, niekoniecznie są, muszą być zwolennikami powrotu do gospodarki planowej, ale są zwolennikami komunizmu, jeżeli chodzi na przykład o politykę narodowościową, politykę migracyjną, stosunek do narodu i państwa w ogóle, bo na przykład są internacjonalistami. I ja zadaję pytanie, co jest bardziej szkodliwe? By daleko nie szukać. Neokomunistyczna krytyka polityczna wcale nie robi swoich imprez w lesie. Neokomunistyczna krytyka polityczna miała swój lokal dany jej przez panią prezydent Warszawy Gronkiewicz-Waltz w środku miasta, na rogu ulicy Świętokrzyskiej i Nowy Świat, w którym to lokalu komunistyczne bojówki ukrywały sprzęt, przy pomocy którego atakowały uczestników Marszu Niepodległości, w tym uczestników, przypomnę, Parady Rekonstrukcyjnej. Teraz, kiedy ten lokal utraciły, to utraciło to środowisko, dostali nieco mniej eksponowany, ale co najmniej równie dobry lokal na ulicy Foksal. A oprócz tego dostawali dotacje ze strony tegoż miasta Warszawa, nie licząc oczywiście pieniędzy zagranicznych, którymi zresztą lider krytyki politycznej Sierakowski chwali się, że je otrzymuje. Wykładowca uniwersytecki Andrzej Leder niedawno napisał książkę, z której wynika, że stalinizm był formą modernizacji Polski, jako taki był pozytywny i tylko kołtuństwo Polaków sprawia, że nie jesteśmy w stanie uznać tego, stanąć w prawdzie i uznać korzyści, jakie z podboju sowieckiego i stalinizmu miał wyciągnąć naród polski. Człowiek ten tą książkę opublikował, była ona omawiana, jest wykładowcą uczelnianym i ja zadaję teraz pytanie. Jeżeli prokurator zainteresował się robotnikiem z Włodzisławia Śląskiego, który zrobił taką imprezę, jaką zrobił, i jest to oczywiście naganne, to czy nie bardziej szkodliwy jest profesor z Warszawy, z wyższej uczelni, który te swoje poglądy, skrajnie antypolskie, jasno powiedzmy, głosi nie w leśnych ostępach dla kilku kolegów, ale głosi w tysiącach egzemplarzy. Jeżeli prokurator rozmawia z Mateuszem S. Sitasem i jego kolegami, to dlaczego dawno temu prokurator nie rozmawia z panem Sierakowskim, z panem Sutowskim i z panem Andrzejem Lederem? Jeżeli nie będzie reakcji państwa na jawne propagowanie komunizmu przez jego zwolenników. Komunizmu, który jest trochę tylko maskowany, który się trochę tylko inaczej nazywa, ale jest to komunizm co do swojej istoty, to a reakcja państwa pójdzie wyłącznie w stronę poszukiwania, no oczywiście jak najbardziej nagannych zwolenników kanclerza III Rzeszy, to będziemy mogli tu mówić o bardzo niepokojącej jednostronności. Tą jednostronność zresztą można było zobaczyć już w audycji podsumowującej ten film. Jako ekspert od tego, co nazywa nazizmem, co jest jakby tematem na inną dyskusję, na ile ta jego definicja jest słuszna. Jako ekspert od tej problematyki wystąpił Rafał Pankowski, lider Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Przypomnijmy, że jest to stowarzyszenie, które w jednym ze swoich biuletynów, jest to stowarzyszenie Nigdy Więcej i wydaje biuletyn pod nazwą Nigdy Więcej, broniło tak zwanych dąbrowszczaków i protestowało przeciwko odbieraniu tymże dąbrowszczakom praw kombatanckich czy likwidacji ulicy ich nazwy w jednej z warszawskich dzielnic, na warszawskiej Pradze Północ. Kim byli dąbrowszczacy? Dąbrowszczacy byli zwolennikami obrony komunistycznej Hiszpanii i bronili ochotnikami broniącymi komunistycznego rządu w Hiszpanii w latach wojny domowej w Hiszpanii 1936-39. Wśród nich na pewno byli ludzie, którzy mogli szczerze wierzyć w to, że ten komunizm jest postępem i demokracją, ale cała ta formacja, w której uczestniczyli, mianowicie brygady międzynarodowe, były formacjami nadzorowanymi przez sowiecki wywiad i były narzędziem w rękach Sowietów, niezależnie od intencji poszczególnych ludzi.
którzy rzeczywiście mogli tam się pojawić, zwiedzeni, oszukani, mający, jakby to ładnie ująć, dość ograniczone pojęcie o polityce światowej, a będący jednocześnie idealistami. Takich ludzi nigdy nie brakuje i tacy ludzie bardzo często padają ofiarą manipulacji wywiadów. W tym wypadku padali ofiarą oczywiście manipulacji komunistycznych, którzy to komuniści w manipulacji byli przecież zawsze bardzo dobrzy i sztukę manipulacji chyba rozwinęli do roli dzieła sztuki. I w tymże nigdy więcej jest obrona Dąbrowszczaków. Wywiady z byłymi działaczami komunistycznymi. Oni są traktowani jako wzór dla współczesnych antyfaszystów. No to jeżeli człowiek, który zbrojnie bronił komunizmu, jest traktowany przez pismo pana Pankowskiego jako wzór i pan Pankowski się pod tym podpisuje, to ja się pytam, co on jeszcze robi na uczelni Niepodległego Państwa Polskiego. Jeżeli ścigamy niejakiego Mateusza S. Sitasa, to powinniśmy ścigać z równą, a nawet większą konsekwencją panów Pankowskiego, Sutowskiego, Sierakowskiego, Ledera i całą plejadę innych, ponieważ ich szkodliwość społeczna jest większa. Być może pod względem paragrafów jest to równoważne, bo to jest i to jest pochwałą ustroju totalitarnego, ale szkodliwość społeczna groteskowej swastyki z wafelków na prywatnym przyjęciu, a poważnego kwartalnika, jego programu wydawniczego oraz tego, że idee komunistyczne głoszą wykładowcy, to szkodliwość tego drugiego jest znacznie większa i powinno być przez państwo traktowana jednakowo, ale kto wie, czy nie z większym zdecydowaniem. Mam nadzieję, że takiego zdecydowania się doczekamy, czego sobie i państwu życzę. Dziękuję bardzo.